No to opowiada, Jasiu. Co? Nie chcesz? Jasiu. Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym vlogu. Jasiu postanowił nagrywać vloga. Co, nie idzie? Mama ma trochę odkręcić? Rozkręcamy dzisiaj trampolinę, bo... O, proszę, ale ten pęd tu jest wbity. Właśnie dlatego ja chcę odkręcić, a on tego nie odkręci. No, rozkręcamy naszą trampolinę, bo już chłopaki wyrywały taką dziurę. Pies, a nie ja! Jo, pies! Jak on... Jasiu! Jasiu, co ty ćwiczysz? Ty się nie musisz popisywać. A Franek, ty tam dałeś radę. Mama ma odkręcić. Ale ja może trochę odkręcę, a resztę ty. Mama, ja mogę pokazać... No. Bo to tu jest zapiekłe, synu, wiesz? Zapiekłe? Nie. Jak ty to dokie... Jasiu, przestań skakać, bo to mnie denerwuje. Nie skacz teraz, jak mama ją rozkręca. Franek w tą stronę, zobacz. Na szajsik. No! Jasiu już nowo dziurę w trampolinie stworzył. No, on musi ją chyba podziurawić. Tak! I czym ty... Nie rób! Jasiu, może później jakiś kawałek nam się chociaż przyda, jak ta nowa by się zepsuła. To wtedy weźmiemy, wytniemy z tego i zakleimy. No co ty? To możemy wyciąć, jak nam się taka dziura zrobi. No. Ty myślisz, że mama będzie ciągle nowe kupować, chłopie? Będzie Franek ciężko, nie? Kręcić. A... Ja się odkręcaj śrubokrętem tutaj te. I tam odkręć, tam gdzie mama już odkręciła, jo? No i ja się raz. Oj, zajmiemy tą dużą trampolinę. No. A tą siatkę się gdzieś od ten... Od... Tu odszczepię. Nie. Nie chyba. Tak? Od spężynie trzeba odczepić. No ja nie pamiętam już. Ja pamiętam. Ja pamiętam, bo jak palił przykręcał trampolinę. Janek, weź to przysuń tutaj, przytrzymaj tak. Tak, no. I teraz mama to ręką odkręci. Dobra. I teraz jeszcze tą śrubę. Widzisz, to nie jest nawet dokręcone, bo to wpadło do tego stawu. No, w piątek może kupimy nową. Co? I teraz to trukę ja trochę. No, wyjmij. No, wyciągnij. Prosto weź to, prosto. Prosto, Franek. I teraz wyjmij, o. I zakręć. Nałóż te nakładki. Masz. Kręć. Nałóż te nakładki i zakręć to z powrotem, jo? Możesz? Tak? Na te śrubki. A gdzie śrubki? No trzymaj. Nakręć to. Oj, tu spadła podkładka. Dobra, czekaj, a to? A to tu jest luzem. Wiesz, to już ale ty nie. Miałaś to nakręcić na to. Ja. Tego pęta chcesz wyjąć? Nie wyjąć. On jest chyba wbity w ogóle. No. No. Nie dasz rady. Dasz radę? Jasiu, pomóż Frankowi wyciągnąć pęty. A mi pomóżcie. No jak ty to robisz? Co z ciebie za majstę? Ty się położysz na leżąco? To nikomu jeszcze nie szło. Panie. Mechanik leży na leżąco pod autem. Ewentualnie. Daj, mama spróbuje. Mogę? A ty idź śrubę odkręcać. Masz. Odkręć kolejne. Jedno Franek z mamą, jedno ty. Franek, chodź pomóż. O kurde. Co tutaj w ogóle jest zapiekłe? Zobacz. Dobra, daj mu. Na Allegro mama miała zamówione, wiesz? A ta nowa to jest większa? Co myśmy? A ta nowa ile miała metrów? Czy ona była taka sama? Większa? Większa? W środku miała taką. A. Tego. W środku miała gdzieś taką, a była gdzieś taka. Franek, czy ty to dzisiaj odkręcisz? No odkręcę. Tak? A ja mogę... To ci słabo coś idzie. Może mama pomoże, co? Nie? Mam trzymać? Ja tylko, że to się kręci z tej strony, synu. Zobacz. Ty musisz to tu i teraz, no. Odkręcaj.
Ała, wow, wow, mój palec! To się kręci. No. Ja się daję kombinerki, znaczy się tam są takie. Nie kombinerki, tylko. Co ty tu robisz? Za kółka. Dzień dobry kochani, witajcie w poniedziałek. Co dzisiaj jest w ogóle za data? 25 lipca. Ja tak mam problemy z przełykaniem. Po prostu w sobotę w pracy mieliśmy włączone klimę i też teraz ta klima w samochodzie. I słuchajcie, no tak mnie boli gardło. Mam taką jakby gulkę tutaj w gardle, nie mogę przełykać. Nie wiem, co jest grane, ale myślę, że to od tej klimatyzacji. I już psikam sobie wszystkim i tantum wedę i takie mam chłopaków na anginę. No i nic mi nie pomaga i dalej mam to gardło takie zawalone, w sensie, no nie mogę przełykać, mam tak zapalone strasznie, że katastrofa, a jest środek lata. Dopijam kawę, bo myśmy zjedli właśnie śniadanie z chłopakami. Byliśmy z Frankiem po bułki, zjedliśmy śniadanie i teraz idę zbierać czarną porzeczkę, bo obiecałam takiej pani, której sprzedaję jajka, że jej przywiozę tej czarnej porzeczki. A że my dzisiaj jedziemy do dentysty z Jasiem na 11.30, więc mam w sumie pół godziny, żeby iść zerwać. Mam nadzieję, że mi się uda chociaż 2 kilo zerwać tej porzeczki. No i mamy na 11.30 do dentysty, więc tak, no tak 10 po 11, żebyśmy 15 po wyjechali, bo dosłownie mamy chwilę tutaj do miasta, żeby podjechać. No i wtedy właśnie wezmę te porzeczki i mam nadzieję, że zostanie mi tyle kasy, żeby kupić dzisiaj dzieciom tą trampolinę. No więc ja dopijam kawę, ale nawet gardło, znaczy się gardło, głos mam taki trochę inny, tak czuję po sobie, że no nie fajnie. Klima jest fajna, ale nie fajnie, potem się ją odchorowuje. A, kurczę, tu krzywy mnie gryzą. O, i tutaj tych porzeczek mamy dosyć sporo. To są dwa takie gigantyczne krzaczory. Tu w ogóle już mam ukorzeniony młody. Muszę go wykopać. No, co ja się biorę za zbieranie. Bo one w ogóle teraz już zaczynają spadać. I muszę też sobie zrobić dżem. Może właśnie jakieś ciasto z porzeczkami bym zrobiła. Kurczę. Może, bo dżem z czarnej porzeczki też jest dobry, tylko że ja już nie mam cukru, a teraz wszędzie cukier w deficycie. Właśnie byłam w sklepie, kurczę, i nie zajrzałam, czy u nas jest cukier. W naszych sklepach pewnie gdzieś tutaj, w tych małych jeszcze będzie. W ogóle coś tu śmierdzi. Jakaś kura chyba była tutaj i zwaliła kupę. Dziubaku, to twoja sprawka, że tu śmierdzi? No, dobra, więc ja zbieram te porzeczki, będę się spieszyć, żeby zdążyć do tego dentysty. Nie lubię, znaczy się, ja się zawsze spóźniam, ale nie chcę z Jasiem się spóźnić, nie chcę, żeby się stresował dodatkowo. Więc muszę szybko to zerwać i pędzimy. Idźcie, idźcie. Co ty się boisz, Jasiu? Co? No, już 7 po. W sumie już. Co ty chcesz? Co? Stracha masz? Co? Nie? Nie boisz się? Ty tak jesteś zielony, nie? O, chodź mój malutki. A ty będziesz tam sam, ok? No a ja nie mogę tam być z tobą. Doktor będzie ci robić. No będziesz tam. Będziesz się oko buźkę otwierał. Co?
Janek, pójdziesz z Jasiem? No. Czemu? Nie. Co? Też musi do dentysty. On pójdzie do dentysty. Kiedy? Nie wiem. Mama będzie miała więcej pieniążków. Nie no, musimy go zapisać. Po wakacjach. Wiem, po wakacjach nie przed. Bo pani doktor mówiła, że ten... No idziemy. I co? Pani ci wyrywała ząbka. Co? Co spada? Nie. Wyrywała pani ząbka? Pokazała ci go? Tam masz ząbka? Pokaż. Poczekaj, mama zobaczy. Ja nie mogę, jaki kieł. No, on był dziurawy. Pokaż. Ale zęby dziwnie wyglądają. A, on jeszcze nie ucieknie. I co, pani doktor ci go dała na pamiątkę? Złoty medal dostałeś za grzeczność. No, chodźcie. Musimy zawieść. Jak kieł go ukradł. Jak co? Jak kieł go ukradł. Kieł? O, Jasiu, musisz zapamiętać tą datę. Pierwszy ząb wyrwany. Ważna rzecz. Ale to mleczek dopiero. Tam ci urośnie nowy ząbek w tym miejscu, tylko musisz po prostu dobrze te ząbki myć, wiesz? Wiesz, Jasiu? No, teraz jedziemy zawieźć jajka tutaj mojej pani. Wtedy pojedziemy kupić tą trampolinę. Co, boli? Tak? Znieczulenie chyba jest takie nieprzyjemne, bo ja tam, mnie tam ząb nie boli ogólnie, tylko zawsze to znieczulenie, to jest najgorsze, wiesz? Okej, to do dentysty. A tak ogólnie to zawsze da się przeżyć. No idź, kobieta. No to idziemy, Jasiu, idziesz z nami? Właśnie muszę ten od cioci Justyny sobie założyć, ale nie wiem, czy dostałam od kuzynki, bo była w Turcji. I to jest niby oko. A, kurde, nie pamiętam, co to znaczy. Znaczy się, jak to się nazywa. Tylko to ma znaczyć, że ma przynosić szczęście. Szczęście i chronić przed różnymi jakimiś tam rzeczami. Nie wiem, gdzie to sobie założyć. A tutaj jak założę, to będzie mi ten... No, magnes. Magnes z Turcji jeszcze. Właśnie zobaczyliśmy w bagażu. W kształcie Turcji, no ale z Turcji ciocia przywiozła. No, weź, trzymaj. Dobra, idziemy po tą trampolinę. A Jasiu, ty idziesz też, czy ty zostajesz? Twój metal. Ale mogę jeszcze zdjąć? No tak, wyjmij to, to jest całe tkwi przecież. Weź to. Pójdź, bye. Czy nam wystarczy tych pieniędzy, czy nam nie wystarczy? Potem będziemy cały miesiąc piasek jeść. 949. Ile ona ma? Tylko tak, pytanie, czy oni mają taką złożoną, nie? Promocja do 31. Ja nie mogę. Dobra, idziemy. A ile ona ma średnicy? 3 metry tylko. Ale mniej ich. To ta mniejsza jest na promocji. A ta większa? Nie, ta mała jest za... To ta ma tylko 3 metry, serio? Ta nasza chyba tyle miała, czy ta nasza była mniejsza? Nasza była taka? Dobra, Jasiu, ja ci rozumiem. Ale już możesz połykać ślinę i mówić normalnie. Chodź, idziemy do sklepu. Właśnie, że nie mogę, bo mnie boli. Pokaż. Ojejku. Mocno boli? Nie, dwa razy nie znieczulenie. Właśnie nie wiem, gdzie są te trampoliny. Chyba na dziale z ogrodami powinny być. Nie? Jak myślicie? No. Z piankami. No, tą gumę balonową i coś jeszcze chcesz? Biegałki, no. Jeszcze... I tą watę cukrową, takie kolorowe będzie. No może troszkę... Co? Jedną gałkę? Nie? A wtedy wafelka mama by zjadła. Chcesz? No dobra, to kupimy wtedy do domu, Lory, tak? A dla mamy jakie wybierzesz, Fianuś? Wybierz mamy ładne jakieś. Czekoladowe. No. I? Troszkę nie. To się wybierz.
No, czekoladowy i ten. Sorbet. Bo te sorbety to są takie na wodzie, tak? Coś takiego. Ten sorbet, na przykład ten mango, to jest takie bardziej na wodzie. Aha, dobra. Dobra. Jeszcze wycieraczki włączone. No, my mamy trampolinę. Panowie ją nam złożyli. Ale w takich... w taki sposób, żeby jak najmniej części rozkładać i nie wkładać ich do kartonika. Jezu, jak jest gorąco, ja sobie kupiłam picie z lodówki. Taki napój, ale ty nie możesz, bo ty masz ten ząb wyrwany. Co? Wiem! No nie krzycz! Ja w sumie też nie powinnam, bo mnie gardło boli. Janek, chcesz? Co? Lodówki picia? Nie. Nie? No dobra, Janek wodę. Okej, okay, teraz ten pan wyjeżdża. Nie wiem, jakoś nam się to chyba uda dojechać i rozłożyć. Szybciej chyba nam pójdzie to rozkładanie, nie? Znaczy się składanie tej trampoliny. Ale... Janek. No... Sobie to jedź. Z tym napisem ja dostałem szelki. Kogoś? Nie. Chudy, czekaj człowieku. Bo my tu mamy poważny transport. Co to robi w ogóle? Co to? Coś tu harczy? No to. Nie. Weź zajmij te klucze, bo one za chwilę jak ja pojadę, one spadną i one szybę jeszcze zbiją. To na ziemię połóż wszystko. Ja mam dwa czerwone, dwa pomarańczowe. Ej, z tyłu spada. No chyba zwariowałeś, ja mam sama składać. Ja nie będę sama składać, a babcia też mi nie pomoże. To jest wasza trampolina. Ale wy jesteście leniami. Po prostu. Chodź, pomóż mamie wyjąć elementy. I będziemy skręcać, a wtedy będziesz skakał sobie na nowej trampolinie, tak? No ile czasu nam to zajęło? 2 godziny. O 14 przyjechaliśmy. Prawie już mamy złożone. A przez 2 godziny to mnie przestało. Teraz przerwa na loda. Już cię nie boli? Przerwy jak te panie miały. Ale brudna ta trampolina. Mhm. Pójdziemy wszyscy pod prysznic. No. Tylko teraz nie wiemy, jak siatkę założyć. Muszę zobaczyć na YouTubie, jak się zakłada siatki. I wtedy założymy siatkę. Uff.
Tu na mnie trzepie piachem. Nie wiem, góra. Co, Fianusz, podoba ci się trampolina? A ci, Jasiu? Jasiu mówi, że... W ogóle wcześniej mieliśmy dwa razy mniejszą. No. Kiedyś te trampoliny były bardzo drogie, ale Tasia super nam udała kupić. Nie, w dobrej... W dobrej cenie. Mama mi to zabrała. Na lody. I ja w ogóle nie sprzedałem tej pani tej kaszy. Kurczę. YouTube podpowiedział, że trzeba najpierw powkładać te kijki, a potem po... A potem dopiero przykręcić. Więc ja się odkręcę. I jeszcze 5 zostało. Chyba 4. No jak ty liczysz? Jasiu? No 4, bo tu odkręcam ostatnią śrubkę. Aha, dobra. No więc odkręcamy i będziemy... Ej, może tego ostatniego nie trzeba. Może to ostatnie ja nałożę po prostu. Nie? To pierwsze ja nałożę. No. Ale piękne niebo jest teraz. Nie. A, mój palec. Nie piękne niebo. Piękne pole, bo jest kosione. Gdzie ten kombajn? A, tam on kosi. No. Już, bo to jest jęczmień chyba, wiesz? To, co oni tu mają. Oni już baloty robią. Kombajnują fest. Jo, to był jęczmień, Jasiu. O zimę, wiesz? A Maciek też kosił jęczmień przecież. To co za mnie